Witam. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jaki wpływ na rośliny ma śnieg. Jego skutki mogą być i pozytywne, i negatywne. Zacznijmy od tych pozytywnych. Śnieg w ogrodzie chroni rośliny zielne oraz korzenie drzew i krzewów przed dużymi mrozami. Mogłoby się wydawać, że śnieg jest zimny, więc przyczynia się do przemarzania roślin, ale nie. Śnieg jest sam w sobie jest izolatorem i właściwie gleba pokryta śniegiem przemarznie w mniejszym stopniu niż ta, która by była pozbawiona tej pokrywy śnieżnej. Dlatego szczególnie rośliny przemarzają i ich systemy korzeniowe, kiedy zima jest bezśnieżna, a mroźna. Inna pozytywna kwestia to jest to, że do gleby zostaje dostarczona woda. Zwykle pewne ilości wody z roztopów spływają, ale szczególnie ta woda jest zatrzymywana, jeśli przekopaliśmy sobie ogródek jesienią i gleba jest nierówna. Jest w tak zwanej ostrej skibie, czyli jest przekopana i niewyrównana. Wtedy w tych zagłębieniach w ziemi zbiera się woda i powoli wsiąka, uzupełniając glebowe zasoby. Natomiast jeśli chodzi o negatywne skutki, to pokrywa śnieżna powoduje brak dostępu tlenu i jeśli taka pokrywa śnieżna leży bardzo długo, może powodować na przykład gnicie cebul. Ten brak dostępu tlenu jest też częstym powodem tak zwanej pleśni śniegowej, która występuje na trawniku, kiedy jest na nim wilgoć, śnieg powoduje brak dostępu tlenu i dodatkowo ten śnieg przygniata trawnik. Tam wtedy tworzą się warunki beztlenowe i trawnik choruje. Dlatego często później na wiosnę widać takie puste miejsca w trawniku. Właśnie jest to efekt, negatywny efekt pleśni śniegowej. Kolejna rzecz to jest to, że jeśli opady są obfite, śnieg jest taki klejący się, ciężki, często łamią się gałęzie pod ciężarem śniegu, ale też często mamy do czynienia z czymś takim, że odkształcają się iglaki, szczególnie te, które są formowane kolumnowo pod wpływem ciężaru śniegu, odchodzą od pionu. Na koniec jeszcze wspomnę o takiej pozytywnej rzeczy, którą mamy ze śniegu. Śnieg jest zimową ozdobą ogrodu i no właściwie śnieg powoduje, że mamy w ogrodzie zimowy nastrój. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.